Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Przełożenia najważniejszej premiery gry w tym roku, no i jak to pokazują memy gry, spółki, która tak naprawdę trzyma na swoich barkach polską gospodarkę i cały WIG-20, pozostajemy w tym odcinku jeszcze w temacie gamingu, ale już skupiamy się na elemencie bardziej spekulacyjnym bądź inwestycyjnym, jak kto woli, jak kto w ogóle podchodzi do giełdy, w ważnym momencie dla spółki w branży gier, czyli w kontekście oczywiście premiery gry. W tym odcinku opowiemy sobie o klątwie premiery, o starej zasadzie kupuj plotki, sprzedawaj fakty. No i o niebezpieczeństwach wynikających z powyższej metody, zasady czy powiedzenia, a także o polityce śledzenia komunikatów spółek. No i oczywiście skupimy się na tym, po co nam w ogóle jest ta wiedza potrzebna, szczególnie jeśli jesteśmy inwestorami długoterminowymi, a nie tylko krótkoterminowymi spekulantami. No ale wiecie, wcale nie trzeba być krótkoterminowym spekulantem, żeby skorzystać z tej wiedzy, kiedy jest premiera i jak działa ta stara już dosyć zasada i sprawdzona na wielu, wielu przypadkach w polskiej giełdy. Dla długo terminowych to też jest bardzo ważne i postaram się to dzisiaj troszkę udowodnić. Zaczynamy. Nikt za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Zostajemy w temacie Game Dev, a ja korzystając z okazji, przypomnę wam, że konferencja Game dev Investor bez przesunięcia, jak wspomniany Cyberpunk, zaczynamy 14 listopada tego roku. 11 ekspertów opowie online o inwestowaniu w branżę producentów gier. To jest kolejna konferencja, którą organizuję w tym roku i przyznaję, że nie mogę się jej doczekać, bo ja mam zawsze taką filozofię, że po prostu robię produkty, które sam chciałbym kupić, w tym przypadku sam chciałbym obejrzeć i dlatego śmiało mogę Wam je polecić. Więc ja sam nie mogę się doczekać po prostu niektórych wykładów, bo są one mi jako inwestorowi do czegoś też potrzebne. Będzie m.in. o tym, jak powstaje gra i co się dzieje na przeróżnych etapach powstawania tej gry, od właściwie pomysłu, który gdzieś tam pada w pokoju do momentu promocji. Emocji, przez marketing, przez uruchomienie różnych partnerów i tak dalej, po samo skończenie realizacji i wypuszczenie i tak naprawdę ten magiczny albo straszny moment premiery, o którym dzisiaj tutaj będziemy mówić i to opowie nam człowiek z Eleven Beat Studios, więc czysta praktyka. Będzie też były prezes giełdy Ludwik Sobolewski, on z kolei opowie nam o nowych przepisach unijnych dotyczących pozyskiwania kapitału. Wydaje mi się, że dla wszystkich zainteresowanych crowdfundingiem udziałowym to jest naprawdę arcyważny temat, bo za rok ten świat Zmieni się całkowicie w związku z unijnymi przepisami. Z kolei Paweł Malik opowie o podejściu do analizy fundamentalnej tego sektora, co również jest bardzo ważne, jeśli budujecie portfel, m.in. z takich spółek. A żeby zrozumieć lepiej Game Dev, sprowadziliśmy Mateusza Witczaka. On z kolei opowie o aktualnych realiach biznesowych tej branży i o tym, jak mniej więcej dzisiaj. Te realia wyglądają tu i teraz w tych polskich studiach. 440 w ogóle spółek produkujących gry jest w Polsce. My tylko widzimy ten ułamek, zresztą nie taki mały, bo ponad 40 spółek na rynku kapitałowym. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, bo naprawdę tych wykładów jest dużo, ale na tym cała sztuka polega, żeby każdy mógł dostać faktycznie kompleksową wiedzę. Ale jak chcecie zobaczyć dokładnie, o co z tym wszystkim chodzi, to zachęcam, żeby wejść na stronę gamedevinvestor.pl Bilety Early Bird są tylko do 8 listopada. Więc po prostu, jak mawiają starzy Indianie, lepiej zapłacić stówkę taniej niż stówkę drożej. A teraz zaczynamy już temat klątwy premiery, i akurat jak tak patrzę w kalendarz, to jesteśmy w okolicach halloweenowych, więc temat tej klątwy na akcjach zdecydowanie powinien nam dobrze pasować. W minionym tygodniu w polskiej branży GameDev wydarzyły się dwie bardzo istotne rzeczy. Premierę miał Ghost Runner i ta akurat gra została bardzo dobrze przyjęta. Nakłady produkcyjne zwróciły się właściwie w jeden dzień, ale akcje spółki All in Games oraz spółki One More Level runęły w dół. Druga sprawa to z kolei Cyberpunk, który potrzebuje jeszcze 21 dni więcej, żeby pokazać się światu. Oczywiście mowa tu o Cyberpunku 2077, czyli wyczekiwanej już od 8 lat. Naprawdę wiele osób nie, nie pamięta tego faktu, ile to już trwa, ale gra wyczekiwana od 8 lat zostaje znowu przełożona tym razem o 21 dni. I wiecie co? Tu też kurs akcji runął, ale o 10%. W przypadku WIG20 to już naprawdę nie przelewki. Możemy sobie przypomnieć marcowe spadki. Jak coś waży dużo w WIG-20 i spada o 10%, no to właściwie wszyscy inwestorzy to lekko odczuwają. Ale co łączy w ogóle te wydarzenia? Oczywiście, z jednej strony łączy je świat cyberpunka, bo dwie gry są w tym niesamowicie efektownym i wkręcającym świecie osadzone. Wydaje mi się, że w ogóle ten świat cyberpunkowy, który znacie pewnie z filmów science fiction czy z różnych książek, może być też wielkim trendem w popkulturze na nadchodzące lata. No i oczywiście ma na to wpływ. Gry, która no mam nadzieję, że już 10 grudnia zdecydowanie się ukaże, ale z drugiej strony łączy te dwie sytuacje: kurs akcji i zachowanie inwestorów w momencie, gdy pada jakaś informacja dotycząca premiery gry, tego najważniejszego wydarzenia, szczególnie kiedy mówimy o grach przełomowych z poziomu biznesu spółki dotyczy to wszystko tak naprawdę starej giełdowej zasady, kupuj plotki, sprzedawaj fakty i to tak naprawdę ona w dużej mierze stoi za tą klątwą premiery, od której tutaj zaczęliśmy. Ale zostańmy jeszcze chwilę przy Ghostrunnerze, bo to jest dosyć istotne i tu możemy się całkiem sporo nauczyć. Akurat w przypadku Gostranera sytuacja jest pozornie bardzo prosta, ale tak naprawdę jest trochę pogmatwana i mówię to w dużej mierze dlatego, żeby troszeczkę namówić do, do grzebania w tych informacjach wielu użytkowników internetu i zarazem Giełdy papierów wartościowych, bo wydaje mi się, że często jest pomijany ten fakt. Mamy tutaj twórców i wydawców gry, czyli mamy tutaj tak zwany deal łączony. I tak na 100% dowiemy się tak naprawdę, kto ile zarobi na sukcesie gry, dopiero gdy pojawią się pierwsze raporty finansowe. Więc jeszcze tutaj całkiem sporo rzeczy nie wiemy. Notowany na New Connect One More Level jest jednym z trzech producentów gry. Pozostali to amerykańskie 3D Realms i duńskie Sleepgate Ironworks. Natomiast All In Games jest jednym z dwóch wydawców tytułu. Drugi to jest włoska firma 505 Games. Czyli zobaczcie, jak trudną finansowo mamy tutaj sytuację, jeśli nie znamy tak naprawdę bardzo dokładnego podziału zysków już na tym etapie. Jak ciężko nam jest w ogóle estymować, jak w takim razie ta gra będzie przynosić zyski jakiej konkretnej firmie. Szacunkowe przychody ze sprzedaży gry Ghostrunner przekroczyły w dniu premiery kwotę 2,5 miliona euro, co oznaczałoby pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na produkcję gry. To akurat podały spółki All in Games i One More Level w swoich komunikatach. Jak podano, w dniu premiery gra znajdowała się na drugim miejscu globalnej listy bestsellerów Steam, natomiast w serwisie Metacritic otrzymała ocenę 83 na 100, a na platformie Steam otrzymała 84% pozytywnych recenzji na ponad 500 otrzymanych w pierwszych godzinach po premierze. Pięknie brzmi co? Po tak pozytywnych komunikatach można się spodziewać wielkiego optymizmu, a dostaliśmy bardzo silne spadki na spółkach. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim trzeba zobaczyć szerszy wykres. To jest pierwsza podstawowa zasada. Jak coś się dzieje w krótkim terminie, to musimy zobaczyć szerszy kontekst tego wydarzenia, zobaczyć jak wyglądała wycena spółki nie tyle miesiąc czy dwa miesiące temu, ale na przykład rok czy nawet trzy lata temu. I tutaj akurat wzrosty na twórcach i wydawcach Ghostrunnera były naprawdę kosmiczne, bo jeśli spojrzymy na marcowe dołki związane z Covidem i aktualne wyceny, nawet już po tych spadkach, to tak naprawdę mamy kilkukrotnie wyższą wartość niż jeszcze dosłownie pół roku temu. Natomiast w szczycie notowań przed samą premierą można było na takich spółkach wyciągnąć z tego ruchu nawet kilkunastokrotność wartości czyli tak czysto spekulacyjnie czekając na Ghostrunnera można było zarobić spokojnie kilkaset procent, natomiast kupując akcje dosłownie pod samą premierę można było stracić kilkadziesiąt procent. Ciekawa zależność, ale bardzo często działająca na polskich akcjach i to jest bardzo ważne do zapamiętania. Przy tak gigantycznym optymizmie wcześniej ta klątwa premiery, czyli tak naprawdę bardzo silna realizacja zysków, no momentami jest tak naprawdę raczej pewna. No i właśnie, bardzo ważna rzecz to jest jeszcze kwestia tej wyceny, czyli kapitalizacja spółki, gdy wymyka nam się spod kontroli, no to zastanówmy się, jaka tak naprawdę informacja mogłaby ostudzić zapał inwestorów. Gdy sięgamy już kapitalizacji na poziomie miliarda złotych, to jakie muszą być zyski z gry, żeby omawiany w poprzednim odcinku wskaźnik C do Z w takiej spółce spadł no, do dosyć realnych poziomów. I ten biznes no, urealnił się po prostu, wyszedł ze sfery marzeń inwestorów i wszedł do takich konkretnych rzeczy jak raporty finansowe. Więc zasada jest dosyć prosta, bo kurs bardzo mocno rośnie w oczekiwaniu na premierę. Natomiast później często spada w okolicach samej premiery. Czy trochę przed premierą, czy dosłownie w dniu premiery, czy zaraz po niej, gdy staje się już tak naprawdę ta premiera faktem, gdy gra już wyszła, gdy zaczynają się zabierać za nią recenzenci. Chociaż tak naprawdę oni się zabierają za nią trochę wcześniej, ale mają embargo ustalone z firmą, bo to trochę też tak działa, że te pierwsze oceny, które widzimy kilka godzin, dosłownie po grze, często nie wynikają z tego, że. Ktoś grał 15 minut i coś napisał, tylko że grał kilka dni, ale miał po prostu embargo na jakiekolwiek ocenianie tego wcześniej. To wszystko to jest nic innego jak realizacja zysków. Mieliśmy to wielokrotnie pokazywane i trochę trudno się dziwić, no bo jak jakiś motyw czy jakiś schemat na giełdzie działa, to w pewnym momencie bardzo dużo osób zaczyna go stosować. I to jest dosyć też naturalny, stadny odruch, który wszyscy mamy. Kluczowy moment dzieje się tak naprawdę później. Z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia troszkę bardziej długoterminowego inwestora, czyli już po tych spadkach. W okolicach, gdzie inwestor długoterminowy, sam tak naprawdę musi przeanalizować, jak wydana gra zmienia biznes tej spółki, jak w długim terminie będzie to produkcja rentowna dla tej firmy. I tak naprawdę, jak sięgniemy pamięcią troszkę bardziej lat odległych, to identyczną sytuację miał tak naprawdę CD Projekt ze swoim Wiedźminem, trzecią częścią, kiedy ten już zbierał świetne recenzje i ludzie naprawdę wpadali w zachwyt, że, że ta gra chyba naprawdę będzie absolutnym bestsellerem, to inwestorzy i tak sprzedawali akcje w dniu premiery. Dopiero później była najważniejsza decyzja do podjęcia, czyli tak naprawdę to obliczenie, skalkulowanie, czy może czasem po prostu podjęcie ryzyka, czy sukces Wiedźmina 3 przełoży się w długim terminie na biznes? No i jak się w ogóle przełoży? No i fajnie, zobaczmy teraz w takim razie, gdzie jesteśmy dzisiaj. W długim terminie znaczenie ma nie tylko sprzedaż z pierwszych miesięcy i myślę, że nie raz te lekcje moglibyśmy pokazać, ale tak naprawdę pełny cykl życia gry. To jest niesamowicie ważne w długim terminie. Zobaczcie, jak dużo ludzi dopiero dzisiaj, już właściwie 5 lat po premierze Wiedźmina, odkrywa ten świat. A konsole nowej nowe generacji dostaną tak naprawdę upgrade z poprawioną grafiką, więc gdzieś tam gra znowu jeszcze będzie tytułem, który będzie się mógł spokojnie sprzedawać. No i do tego oczywiście mamy serial Netflixa, który Wiedźminowi już w ogóle dał drugie życie. Ile osób wtedy grało w Wiedźmina, dosłownie w tym czasie, gdy na Netflixa wypuszczono serial? To jest niesamowicie ciekawe zjawisko. No i mamy zapowiedziane kolejne sezony, więc zobaczmy, że krótki termin to jest patrzenie na dane z premiery, już szybka reakcja kursu, często realizacja zysków, natomiast długi termin patrzy tak naprawdę na cykl życia gry jej zyskowność, możliwości rozwoju na drugie lata, możliwości kolejnych części i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie wierzycie, to zobaczcie sobie ile lat sprzedaje się już GTA V. Gdyby tak naprawdę rozegrać całą sytuację na akcjach spółki, która GTA stworzyła, no to moglibyśmy zamknąć temat dosłownie w tydzień, natomiast gra jest na liście bestsellerów już tyle lat, że aż ciężko w to uwierzyć. Ale swoją drogą, myślicie, że dlaczego CD Projekt nie chce w ogóle podać nawet skali zamówień premierowych cyberpunka? No bo przez to, jakie mamy emocje, jakie mamy oczekiwania wśród inwestorów, jak często to, to sięga już granic spekulacyjnych, taka liczba jest niezwykle cenotwórcza, wywołuje ogromne emocje, a w długim terminie, no, nie chcę zaryzykować, że w ogóle nie będzie miała znaczenia, ale na pewno będzie miała znaczenie dużo mniejsze niż nam się wszystkim wydaje. Najwięcej osób kupuje grę w dniu premiery albo jej ostatnim dniu przed sprzedaży. I to nie są słowa moje, to akurat są słowa prezesa CD Projektu z konferencji z ubiegłego roku. Więc po prostu żadne dane nie będą wcześniej publikowane, bo byłyby mocno mylące i pewnie byłyby cenotwórcze w negatywną stronę. No bo jak zadowolić takie oczekiwania? Zresztą tak w ogóle działa większość produktów cyfrowych. Ja już dzisiaj mogę się założyć, że najwięcej osób kupi wspomnianą konferencję GameDev Investor w niedzielę w niedzielę 8 listopada i to najlepiej wieczorem, czyli dosłownie na kilka godzin przed tym, jak urośnie cena. Po prostu odkładamy jakieś rzeczy do ostatniej chwili, kiedy możemy się złapać jeszcze na niższą cenę. Tak po prostu jesteśmy skonstruowani, więc pewnie większość tych cyberpunkowych sprzedaży też będzie w okolicach przedsprzedaży ostatniego dnia albo pierwszego dnia po prostu premiery. Też niektórzy czekają jeszcze na te recenzje, niektórzy czekają, czy tam nie ma jakichś błędów, i dopiero 3, 4, 7 dni później kupią. Różnie naprawdę to bywa. Ale jak już w ogóle mówimy o klątwie premiery, czyli spodziewanych spadkach, to pamiętam jeden bardzo ważny wyjątek w kontekście premier i nawet można go trochę zobaczyć na wideo, bo to był 11 Beat Studios i jego produkcja Frostpunk. Ten case był pokazywany w serii Portfel 10K, tam zresztą były też akcje 11 Bita kupowane. Ja tam wcześniej sprzedawałem je w okolicach premiery, wychodząc z tego założenia, o którym wam tutaj mówię. Natomiast zaraz w okolicach premiery, już w ogóle w tym dniu, kiedy gra wyszła, przyszedłem do domu z płytą. Ja jestem z tych nietypowych, którzy mają CD-ROM w ogóle w komputerze. No i oczywiście spędziłem kilka godzin grając w tę grę, a później biegiem na rynek, rynek akcji oczywiście, i kupować pakiety akcji. Jeden publicznie w portfelu 10K, no i drugi już prywatnie na moim koncie, no zdecydowanie większym i po prostu też i pakiet akcji wtedy był proporcjonalnie większy, no bo portfel 10K, jak sama nazwa wskazuje, był portfelem, który miał 10 tysięcy złotych. Więc tutaj akurat zadecydowało to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli nie to, czy w dniu premiery tam będą jakieś błędy, czy będzie realizacja, tylko zysków, i tak dalej, tylko czy ta gra zmienia coś w spółce? I w tym przypadku długoterminowym byłem przekonany, że jakość tej gry spełnia oczekiwania. Wydawało mi się, że dosyć szybko zwrócą się jakiekolwiek nakłady na, na grę i będzie to zdecydowanie produkt, który da zarobić spółce nie tylko tu i teraz, ale przez długie, długie lata. Czyli to będzie po prostu krok milowy dla rozwoju spółki. Tak też się stało, kurs bardzo szybko wystrzelił. No i to była jedna z bardziej udanych swoją drogą transakcji w całym portfelu. I też ważna lekcja, że nawet jeśli jakiś schemat powtarza się bardzo często, to i tak na giełdzie musimy patrzeć na, na zawsze te indywidualne przypadki. No i pamiętajcie, że w kontekście premier wyprzedaż akcji jest spowodowana chęcią realizacji zysków i tak naprawdę ochrony przed potencjalną wpadką. No, wspomniałem, że tutaj akurat jak pograłem, to wydawało mi się, że produkt absolutnie spełni oczekiwania. Ale jest naprawdę wiele takich caseów historycznych, kiedy gra po prostu miała błędy, i tu akurat trzeba było naprawdę się narobić, żeby coś poprawić. I negatywne reakcje, negatywne komentarze, cały kryzys wizerunkowy, no to są rzeczy, których się każdy inwestor też może obawiać, szczególnie gdy ma już świecącą się na zielono zarobioną pozycję. Trzeba tylko kliknąć i zysk zrealizować. Jeśli chcielibyście poczytać o ciekawych awariach, problemach, totalnych katastrofach albo niebywałych crunchach na koniec produkcji no to koniecznie sięgnijcie po książkę Krew, Pot i Piksele tam jest masa ciekawych historii. Jest tam też nasz Wiedźmin 3. No, i jest chociażby bardzo głośna. Nie wiem, czy pamiętacie, czy w to graliście katastrofa w związku z wydaniem Diablo 3. Też bardzo ciekawy przykład spółki giełdowej, która wydaje grę, która w zasadzie nie mogła się nie udać, a nie dało się w nią prawie zagrać, bo były przeciążone serwery i długie dni próbowano w ogóle to naprawić. Bardzo ciekawym przykładem rosnących notowań pod oczekiwania jest spółka The Dust. Ja się akurat wybrałem na konferencję tej spółki, gdzie oni mieli pokazać tytuł swojej gry na podstawie książek Jacka Piekary, książek w Polsce bardzo popularnych, przy niektórych nawet przypadkach porównywalnych do potencjału Wiedźmina w kontekście przeniesienia tego świata do gry, chociaż ja tu aż tak hura optymistyczny chyba nie będę. Wszedłem wtedy na konferencję, chyba to był w ubiegły rok wrzesień. Czekałem na szczegóły, dowiedziałem się, że gra będzie tak naprawdę w 2022 i będzie się nazywać Ja Inkwizytor, czyli dokładnie tak jak seria książek. No i już. Trzy grafiki artystyczne, nawet nie jakiś screen z gameplaya game czy coś takiego, i w tamtym momencie to był dla mnie wielki zawód, no bo zdecydowanie to jest za mało, żebym mógł się zdecydować na kupno akcji i to w jakimś większym horyzoncie czasowym. Natomiast jak się dzisiaj spojrzy na tę sytuację, to kurs od tamtego czasu jest dużo, dużo wyżej, a w Polsce mamy ogromny hype na te produkcję, chociaż tak naprawdę yy, bardzo mało jeszcze o niej wiemy. Tutaj mi się przypomina jeszcze jeden malutki element ekonomii behawioralnej. Obiecałem wam w pierwszym odcinku, że ekonomia behawioralna będzie często gościć w odcinkach podcastu. Chodzi o to, że są takie rzeczy jak home bias i local bias. Czyli na przykład kupujemy nasze akcje, bo jesteśmy Polakami, a Japończycy w pierwszej kolejności kupują japońskie akcje, bo są Japończykami i tak dalej. I to jest home bias, czyli ta preferencja. Natomiast local bias to jest jeszcze takie skierowanie się bardziej na swoją branżę. Czyli jestem bankierem, to będę częściej patrzył na banki, będę miał pewnie ich więcej w portfelu. Jestem graczem czy miłośnikiem IT czy Game Devu, no to będę oczywiście patrzył na producentów gier. No i można zawsze w drugą stronę, czyli jestem fanem książek Jacka Piekary, to może być dla mnie najbardziej wyczekiwana gra ostatnich lat. Tylko właśnie, czy takie przeświadczenie nie przysłoni mi naprawdę analitycznego podejścia do inwestowania, i czy te emocje w tym przypadku nie będą troszeczkę złudne, bo ja bym już tutaj zdecydowanie dyskutował. Ale dlaczego w ogóle ja to cały czas powtarzam też w kontekście długoterminowego inwestora, bo jeśli budujemy latami coraz większą pozycję na spółce, to jakakolwiek duża korekta sięgająca nawet kilkudziesięciu procent zaraz po premierze, czy w okolicach premiery, z naszego punktu widzenia długoterminowego, może być idealną okazją do nabycia kolejnej transzy akcji. Tylko tutaj trzeba spełnić bardzo istotny warunek i zaktualizować sobie te dane, które mamy, tę własną analizę, upewnić się, że ta spółka nadal jest w naszych, jesteśmy nią nadal zainteresowani, że to nadal jest to, i, i cały czas jest na nią miejsce w portfelu. Mówię o tym wszystkim dlatego, że, że widać jak patrzymy na, na niektóre kursy z naszych spółek, że bardzo często ten etap oczekiwań to jest ten idealny czas dla spekulantów, natomiast ten długoterminowy no, musi się troszeczkę wysilić, żeby w tym momencie posprawdzać sobie dane dotyczące sprzedaży później tych tytułów, tego jak one będą dystrybuowane, tego ile faktycznie pieniędzy kto zarobi, wspomniany case ghostrunnera, więc tutaj akurat ten długoterminowy troszeczkę więcej ma do zrobienia. Każda duża premiera to też jest takie sprawdzam dla spółki, potwierdzające, że jej wybór do portfela był w ogóle sensowny. I z kolei w kontekście nowych IP, czyli tych nowych w zasadzie nie tyle samych tytułów, co tak jakby serii tytułów, które można z tego zrobić, one będą rozwijane latami. Taki moment w historii spółki oznacza tak naprawdę uruchomienie całej nowej linii produktowej. Ja na to zdecydowanie tak patrzę. Więc znowu wracamy do najważniejszej spółki polskiego gamingu, czyli jak 10 grudnia będziemy w końcu mieć tę grę Cyber Punk 2077, to tak naprawdę nie tyle o to chodzi, że będziemy mieć dodatkowy produkt do sprzedaży, ale otwiera nam się całe nowe IP. Czyli jako długoterminowy inwestor nie patrzę tylko na to, czy ta premiera się uda, ale patrzę się na to, że oprócz świata wiedźmina będę miał świat cyberpunka, w którym może powstać więcej gier, w którym może powstać więcej aplikacji, gadżetów, w którym będą sprzedawane koszulki. To będzie popkulturowo połączone, to będzie nowa gałąź reklamowa i tak dalej. Przecież słyszeliśmy, że w cyberpunku pojawi się chociażby Porsche, więc to jest zupełnie inne patrzenie, jeśli myślimy o długim terminie, a nie tylko w krótkim terminie chcemy rozegrać sensownie, to jaka będzie premiera. Troszeczkę już podsumowując. Ghostrunner dołączył do tytułów, które pompowały oczekiwania inwestorów bardzo, bardzo długo, windowały kursy spółek produkujących i wydających grę równie długo, a na koniec zobaczyliśmy klasyczną realizację zysków w myśl zasady kupuj plotki, sprzedawaj fakty. I wydaje mi się, że w kontekście nadchodzącego od cyberpunka, to też jest oczywiście możliwe. Ta zasada nie znika i wszyscy mają dostęp do tej samej wiedzy, więc podejrzewam, że nie jeden fundusz inwestycyjny dysponujący ogromnymi kwotami też o tym cały czas myśli. Czy tak naprawdę niezależnie od tego jaki cyberpunk będzie, czy nie będzie przypadkiem jakiejś sporej korekty w momencie kiedy będzie on już tak naprawdę grą normalnie sprzedawaną. Ale inna sprawa, że już sama informacja o przełożeniu gry, tym razem doprowadziła do nieco większej korekty, tam jest też jeszcze kwestia tego crunchu, którego miało przecież nie być, więc też ta spółka ma już sporo wyzwań na ten czas, tu nie ma co się absolutnie oszukiwać. Ja też nie chcę zgadywać, bo do momentu wydania gry wszyscy wiemy tyle samo, a właściwie wszyscy nie wiemy, bo tak naprawdę o jakości produkcji dowiemy się dopiero za kilka tygodni. Do czego ja zmierzam? Gdy kurs rośnie od lat, nie tylko ze względu na sprzedaż Wiedźmina, ale ze względu na pompowanie oczekiwań pod cyberpanka. Tu też działa ten sam mechanizm, tylko po prostu na jednej z największych spółek w Polsce. Jedno, co tak naprawdę mogę na tym etapie doradzić, to zadać sobie dobrze pytanie, co zrobię, jeśli kurs spółki bardzo mocno spadnie. Czy będę stał z boku, czy tak naprawdę będę kupował idąc za historycznymi przykładami, czy może w ogóle będę szukał okazji do shortowania pozycji, na przykład wcześniej trzymając odpowiedni certyfikat czy kontrakt. Coś, co możemy zrobić to tak naprawdę zapisać sobie już teraz potencjalne scenariusze i zaplanować reakcję. Ja osobiście nie jestem po stronie shortującej, więc zdecydowanie ważniejsze będzie dla mnie ewentualne kupowanie niż zajmowanie pozycji krótkiej tak zwanej, więc faktycznie jeśli nastąpi silna korekta, to ja sobie swoje scenariusze bardziej pod kątem kupowania akcji szykuję. A dlaczego? Bo interesuje mnie siłą rzeczy długi termin, a tutaj akurat to sam CD Projekt się raczej nie obawiam. Z całą resztą przykładów tutaj wymienionych, tak chociażby dedas czy najnowsza gra GoStranera, gdzie mamy dwie spółki, tu się absolutnie jeszcze nie wypowiem, bo po prostu nie zdążyłem jeszcze w to zagrać ani przyjrzeć się finansom spółki, ale siedzimy dalej w tym CD-projekcie, bo chodzi mi o to, żeby tak naprawdę móc się odpowiednio i odpowiedzialnie, rzetelnie przygotować do czegoś. To jest tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, no bo i tak nie wiemy jaka będzie ta gra, ale wiemy, że na giełdzie jest takie zjawisko, o którym sobie dzisiaj tutaj mówiliśmy. Wiemy, że jest klątwa premiery, wiemy, że bardzo często mamy do czynienia z realizacją zysków właśnie w tych dniach, kiedy ta premiera już się naprawdę zbliża, więc postarajmy się przygotować nieco z naszym portfelem. I jedno mogę zagwarantować, że działanie z planem mocno obniża poziom emocji i Robi się po prostu dużo mniej głupich rzeczy, jeśli wcześniej rozpiszemy sobie sensowny scenariusz i działamy zgodnie z nim. Krok po kroku. Można oczywiście nie zwracać uwagi całkowicie na ten sektor, darować sobie całą sytuację, skupić się na czymś zupełnie innym, inwestować w zupełnie co innego i tak naprawdę ewentualnie sobie pograć w grę dla rozrywki. Swoją drogą u mnie preorder złożony już wiele miesięcy temu, nawet nowy komputer do montowania filmów akurat dziwnym trafem w tym czasie się pojawił, więc będzie w sam raz do produkcji ze świata Cyberpunk'a. Ale to, co możemy zrobić przed przygotowaniem stanowiska do pogrania w grę, to oczywiście. Już tutaj śmiechem, żartem, przygotować się inwestycyjnie pod różne scenariusze. Bo jeśli nie mamy planu, to tak naprawdę działamy mocno po omacku i bardzo często działamy pod wpływem emocji albo jakieś rekomendacji, albo właśnie zobaczymy, co inni na Facebookowych grupach robią, zamiast samodzielnie przeanalizować, i to jest po prostu głupie. Tak się nie powinno robić. To z wiekiem człowiek nabiera tej mądrości, jak już wiele takich głupot popełnił, ale tak naprawdę, jak sobie dzisiaj patrzę na to, chociażby przez pryzmat różnych historii, które tu wspomniałem, czy z Eleven bitem, czy z trzecią częścią Wiedźmina to tak naprawdę rozpatrywanie tego wszystkiego w długim terminie, ale przyszykowanie sobie scenariuszy na krótki termin to jest ta jedna, jedyna rzecz, którą naprawdę warto zrobić w trosce o nasz portfel, jeśli oczywiście jesteśmy tym Game Devem zainteresowani. A ja w takim razie jeszcze tylko ostatni raz odsyłam Was do strony gamedefinvestor.pl, bo Wam ucieknie cena sprzed sprzedaży, a poza tym mam nadzieję, że widzimy się na konferencji i oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu, nic za darmo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga DoradcaTV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako DoradcaTV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcastmaupa.niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.